Okej, okay, witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, tym razem jestem w nieco innym miejscu, ponieważ tam oto w jaskini odnalazłem olbrzymiego Grauga, który jest naszym ostatnim wyzwaniem łowieckim, 10. Co się stało z królową Guli? Ogólnie pomiędzy poprzednim odcinkiem a tym udało mi się odnaleźć, zabić, bo nie chciałem tracić nie wiadomo ile czasu na wizji, a jednak chwilkę mi zajęło zanim ją znalazłem. I taka ciekawostka, najłatwiej się szuka jej w nocy, ponieważ wtedy jest najwięcej guli też. Oraz najlepiej znaleźć ją w tej jaskini na południu Udunu, gdzie byliśmy kilka razy, tylko właśnie w nocy. I wtedy przynajmniej 3 gule muszą chcieć. O kurwa mać, to jest za długo zwlekałem. Przynajmniej 3 gule muszą chcieć zaalarmować ją. No i wtedy może pyknąć odnalezienie jej. Także to zrobiłem oraz zrobiłem też 5 misji wyzwalania jeńców. O kurwa, czy on tu przyjdzie? Aha, bo tam jest mój cień ostatni. Zrobiłem 5 misji wyzwalania jeńców, tak żeby na ten odcinek zostało również 5, czyli porówno. Bo mieliśmy, wiecie, 10 do wykonania. No i teraz naszym głównym planem będzie właśnie zabicie tego pana o tam oraz wyzwolenie jeńców tak naprawdę w 5 misjach. Dobra, zgubiłeś nas, już odpuść naprawdę. Dobra, wraca tam. Super. I olbrzymiego grabka ogólnie ciężko jest też znaleźć. Ale ta jaskinia jest dobrym spotem ogólnie. A znajduje się ona no tutaj. Dobra, lecimy go zaciachać. Miejmy nadzieję, że teraz mi lepiej pójdzie. I będzie chyba do zrobienia właśnie ponownie quick time event, nie? Dobra, oberwał WD. Ciekaw jestem, czy cokolwiek mogę zadać obrażeń za pomocą łuku. Czy mogę go ogłuszyć teraz? Bo wyczytałem na internecie, że one jednak są troszkę trudniejsze. Czy ja mam Karagora za sobą jeszcze? A, no tak, Karagory. Zapomniałem. Oj, 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 już był ogłuszony. Dobra, znowu jest ogłuszony. Dobra, mamy to. Teraz nie spierdolić quick time eventu. Nie spierdolić quick time eventu. Ciach, ciach. 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 Nie spierdol tego, błagam. O Jezus Maria. Co to jest? To było niespodziewane bardzo. Jeszcze do tego szybko zlatywał ten czas. No nie wiem, możemy ponawalać się z tymi Karagorami jeszcze zanim go zabijemy. Jestem pewien, czy już je zabiłem? Nie, one jeszcze oddychają. Jak latają, fajnie. No trawnie go tylko jeszcze, dobra. Padły. Teraz co? Co mogę zjeść? Wystrzelimy może z niego energię. Tak profilaktycznie. Mogę go tak zabić w ogóle, wyssając z niego energię? Ale z tego co widzę, z Grauga bardzo mało jej ubywa. No bo Graugi to jednak są kurwa kozaki, nie? Dobra, spróbuję z niego zsiąść. I zabić go jakoś tak, nie wiem. Aktywuj? Zabij. Zabij. Okej, okay, czyli mogłem tak bardzo szybko też go zabić. Spoko. Super, udało się. Mamy wyzwanie łowieckie ostatnie ukończone. Grauk ubity. Elegancko. I ogólnie rzecz biorąc, może wypadałoby też w naszych atrybutach wbić właśnie ostatnią tą umiejętność, czyli cień Acharna. Czyli to, gdzie jesteśmy niewidzialni. No może to być spoko w sumie. No, to już tyle tak naprawdę. Tu mamy dostępny też jeden punkt, może w coś go władujemy ciekawego. Seria mrocznych ciosów, mroczne ciosy w serię. Aha, okej, okay. To może być w sumie nie takie głupie.
Naciśnij to i to, by zabić powalonych i ogłuszonych uruków oraz spróbować przerazić pozostałych. Ha! To też brzmi nieźle. A to, co nam zostało? Trafienie krytyczne. Okej, okay, podwajają wartość czasów serii. W odpowiednim tempie. Ale to tylko daje tak naprawdę tą... Chociaż kurde, to może być dobre. Jeszcze szybsze egzekucje mogą być dzięki temu. Wiem sobie to. Chyba, że co tu mamy jeszcze? To takie słabe. Kupujemy to, a potem kupimy sobie... to chyba. Tak myślę. Dobra. Lecimy dalej z tematem. Gdzie tu mamy najbliższą misję wyzwalania jeńców? Z tego co widzę, to nie mamy jej. Trzeba będzie przepodróżować do wieży. I często z tej wieży zauważyłem, że widać już jeńców do uwolnienia. Właśnie, mamy tutaj jeńców. I dzięki temu nam się odblokuje zaraz misja. Jak ich tylko uwolnimy. Dobra. Oj, co wy robicie? Panowie, spokojnie. Dobra. Jest już kłeściek odblokowany i jest on gdzie? Tam. Dobra, zaznaczamy go sobie szybko. Szybka podróż. No fajnie było, jakbyśmy się wyrobili już z tym. Wyzwania łowieckie mamy ukończone już całkowicie. Wodzów trzech naznaczonych. I kurde mole... 5 jeszcze do zrobienia tych misji, więc... Jest to troszkę do zrobienia. No i jakby wyszło naprawdę tak idealnie, to w przyszłym odcinku byśmy już może i kończyli grę, nie? Tak mi się wydaje. Że moglibyśmy skończyć już grę, robiąc ostatniego wodza, że tak powiem, a potem biorąc udział w ostatniej misji, nie? Nie daj się zranić. O kurde, jeszcze jesteśmy w tej miejscowie. O kurwa, i tutaj mam się nie dać zranić. Pojebało was. Jeszcze 5 ich jest do uratowania. To już w ogóle kurwa maniana niezła. No dobra, po kolei. Tutaj chyba jest gościu już. A może bym tak Karagory tutaj ściągnął? O, to też jest ryzyko dla mnie, kurde, że mnie pozabijają. Dobra, spróbujemy tutaj pościągać ich szybko. O Boże, nie trafiłem. W łeb. O nie. Dobra, padli. Dobra, jeden uwolniony. Mogę tu wbiec na górę? Chyba nie bardzo. Ktoś już mnie zauważył. Ktoś idzie po posiłki. Ła, już ktoś we mnie rzucał, ja pierdolę. Dobra, gościu, spierdalaj. Ja bym chciał tylko tego niewolnika następnego, który znajduje się w tym miejscu. Trochę teraz już się zrobiło bardziej intensywnie tutaj, bo ci urukowie pozauważali mnie. Przetnij te więzy szybko. Teraz polecimy po tego tam po prawej. Dobra, spokojnie, spokojnie, damy radę. Idzie nieźle, teraz już nas trochę ochłonęliśmy, bo nas nie widzą. Okej, ich trzeba pozabijać. Dobra, chill, nie ma tutaj już nikogo innego. Następny. Super. I teraz jakoś po tamtej stronie kolejny. O kurwa, tożem wlazł po prostu w sam środek jak kaczka. Dobra, spokojnie, spokojnie, nie ma strachu, no fear. Gdzie on jest? Zdążyłem na szczęście go zabić.
Pobiegnę lepiej z tej strony. O kurwa! To było za bliskie, to było za bliskie, to było naprawdę za bliskie. Potrzebuję jakiegoś uruka, żeby się przenieść, o. Dobra, teraz szybkie zabójstwa, raz. Dwa. Trzy. Ci jeszcze nas może nie widzą. Albo widzą już. Dobra, spokojnie. Spanikowali teraz troszkę. Ja biorę tutaj tego gościa. I teraz ostatni jest gdzieś kurwa tam, a już strzał nie mam. Ajajajajajajaj. Dobra, podejdziemy jakoś tędy. Jakoś górą. Bo tu jeszcze mogą być urukowie. Chociaż z tego co widzę to nie ma. Czy my właśnie pozabijaliśmy tutaj wszystkich strzałami? O kurwa, no wspinaj się, wspinaj się, wspinaj się, wspinaj się, spierdalaj stąd, nie! Tędy muszę iść. Nie ma rady, muszę iść tędy. Naokoło, szybko. Dobra, spokojnie. Oni nas stracili z widoku i my zabijamy jego. Ciach. Dobra, niefajne są te misje, gdzie nie mogę zostać zraniony, bo są naprawdę wymagające. Ale udało się. Miejmy nadzieję, że więcej takich nie będziemy mieli. Dobra, 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 jest gitara. Polecimy teraz do Doliny Uduno, bo wydaje mi się, że tam mam jakieś już odblokowane te misje. I zastanawiam się, kurczę, którego wodza sobie obrać za cel. Tym razem najchętniej wziąłbym jakiegoś, który nie ma zbyt wielu przybocznych. O proszę, tam jest Grauk, ale zwykły, zwykły. Dobra, mamy tu jakieś misje czy nie? A no nie mamy, patrzcie, ale mamy obok nas oczywiście do wyzwolenia niewolników. Może nawet stąd nam się uda ich wyzwolić. No niby się udało, nie? Dobra, udało się. I gdzie to będzie? Nie widzę. Tam, okej, u góry. Dobra, to oznaczamy i idziemy. Czyli w troszkę niefajnym miejscu będzie to zadanie się odbywało ponownie. Ale no postaramy się to zrobić. No i kurczę, myślę, że dobrze, że zrobiłem te 5 misji poza odcinkiem, bo no byłoby to mega kurwa żmudne. Jezus Maria, odsłonisz to. 3 strzały zużywam. Tylko po to, żeby wysadzić ich, dobra. Chciałem sobie odzyskać strzały. Talion, zejdź z tego, naprawdę. Naprawdę, dobrze chodzisz na ziemi. Siema. Ciach, ciach. Fajnie było, gdyby było tylko 3 do uwolnienia. Uciekli w przerażeniu? What the fuck? Jak mam zrobić, żeby oni uciekli w przerażeniu? Muszę ich chyba po prostu... O kurde. Okej. Ty, nie wiem, co ja muszę im zrobić. A, muszę chyba brutalnie zamordować. Brutalnie muszę ich pomordować. Dobra. Ten ucieka w przerażeniu, bardzo dobrze. Jeden. Do tego by się przydała umiejętność jeszcze jakaś inna. Była taka, że... O, mamy punkt umiejętności, fajnie. Dobra, ten też. Kolejny. Uciekają w przerażeniu, bardzo dobrze. Szybko, szybko wbiliśmy ten punkt umiejętności, w sensie szybko wbiliśmy kolejny poziom. Naprawdę bardzo szybko. Ale tu już kurwa urków nie ma. Tu jest jakiś jeden. Ale jak go zabijemy, to nie spierdoli nam nikt.
No właśnie. Trzeba iść gdzieś tam bardziej do centrum tych uruków. O, tutaj jest ich więcej, dobra. Jakoś od boku spróbujemy przymordować jednego. Ale jest właśnie ta umiejętność, cholera. Tylko nie wiem, czy ta umiejętność jest... Zaraz zobaczymy, momencik. Kurczę, 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 które to jest? A może już to mam? Nie pamiętam, czy to była runa, czy to była jakiś atrybut. Nie, raczej nie, bo wszystko mamy. Żeby spierdalało więcej niż jeden. A może to była runa jakaś? Może to była runa do sztyletu, nie? Kurde, nie wiem. Zobaczmy. Ajajajaj. No nie widzę tu nic takiego, dobra. Trzeba sobie poradzić bez tego. Podejdziemy po prostu jakoś od boku. Zwabimy go do siebie. Chociaż kurde, nie wiem, czy chcemy takie po prostu z ukrycia. Brutalnie. Ktoś to widział w ogóle, czy nie? Kurwa, jasne, że nie. Ja muszę wbiec po prostu im w twarz, żeby to widzieli. O, teraz może ktoś spierdoli. Okej. Teraz nas gonią. No dobra, to teraz nie wiem, może by tak... Tylko nie chcę go tak... Mogę go brutalnie zamordować? Nie. Moment. Ja muszę uciec teraz przed nimi na przykład. Żeby nie stracili już z widoku totalnie. Dopiero wtedy będę mógł ponownie ich... przestraszyć, że tak powiem, brutalnym morderstwem, także poczekam tu chwilę. Napiję się herbaty. Dobra. Teraz możemy tego jednego z nich zamordować. Na przykład... Temu się rzucimy w papę. Ojoj, tu jest następny jeszcze. To może jak tych dwóch tu podejdzie, to przestraszymy ich zabójstwem tego berserkera. O, niech tamten też przyjdzie. To jest jeszcze jeden. Dobrze, dobrze, w sumie dobrze. Dobiegnijmy po niego. I oni obaj spierdzielają? Obaj spierdzielają. Tak, czyli mamy dwóch możliwość ten. Teraz jakoś może jeszcze ten za mną tutaj krąży. Ale nie ma w pobliżu żadnego innego. Aż 7 niewolników mam do uwolnienia. Teraz to zauważyłem dopiero. Kurwa mać. Czy oni nie przesadzają z tym? Serio, trochę przesada. Trochę, kurwa, przesada. Ja biegnę tam prosto już. Masakra, kurwa. Aż tylu? Nie, wpierdolimy się temu w twarz, któremuś z nich. W ten sposób powinien spierdzielić. Dobra, okej, udało się. Okej, teraz trzeba trochę przeczyścić teren. Dobra. Trochę ich padło. Ale jasne, że było ich więcej jeszcze z tej strony. Czemu nie? Przetniesz teraz te więzy? Dobra. On tylko tutaj kolejnych dwóch jest. Musisz się pospieszyć, Talion. Dobrze. Dobra, są strzały. Teraz gościom też pomoże. Najważniejsze zabić kusznika.
i tych, którzy są nas najbliżej. Rzuca w nas toporem jebany, patrzcie. Dobra, może niewolnicy też trochę pomogą, właśnie widzę, że tutaj napierdzielają dosyć konkretnie. Dobra, oni działają coś tutaj. Jeszcze tylko tego trzeba uwolnić. Dobra. Patrzcie, jak się rzucili kupą, ładnie, 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 pykło. Też tak myślę. Spokojnie, podziałamy już. Prawie koniec tej mordęgi. Prawie koniec męczenia się. Dobra, dwie misje zakończone. No to kurczę, żebyśmy zdążyli jeszcze z tymi trzema. A jeszcze wodza chciałem naznaczyć, no to może być ciężko. Może być naprawdę ciężko. Co najwyżej będę musiał zrobić dłuższy odcinek niestety. Albo dokończyć tę misję, albo teraz sobie zrobimy wodza i ja dokończymy tę misję tyle, ile zdążymy, dokończymy, a jak nie zdążymy, to ja zrobię poza już tym odcinkiem. Gimup Maruder, zobaczmy go w armii Saurona. Któryż to będzie? O ten, o kurwa mać, on ma z wielu przybocznych, ten w sumie też. Ojojojoj, on przyjdzie z nimi wszystkimi niestety zapewne, dlatego może trzeba byłoby ich zabijać, szczerze. Jednego mam jeszcze nieodkrytego, no to kurde, zabijmy tego. Ajajaj, trzeba by się męczyć z kapitanami jeszcze, co to jest kurwa? On jest gdzie? Gdzieś tam. Dobra, to przenosimy się tam, nie? Bo czuję, że jak przyjdzie z trzema kapitanami, to może być naprawdę, naprawdę ciężko. Dobra. Patrzymy, rozglądamy się za czymś czerwonym. No, na razie nie widać go. Tam są jacyś niewolnicy. O, ktoś tam jest. Dobra, mamy go. I tu też jest... tu też są chyba niewolnicy do uratowania. Przynajmniej przez chwilę tak było. Ale widzę, że może nie wiem, wyrżnęli ich, czy jak? Kurwa, ale zdetonuj to. Ej, co jest, kurwa, z tym ogniskiem? Widzicie to? No, autentycznie nie chciało eksplodować, dobra. Zobaczmy. Cios kończący z ukrycia, zajebiście. Zajebiście, to będzie twój koniec, kolego. Zdążę tu wyskoczyć. Super. Kolega padł. Runy już nie zbieramy, nie ma na to czasu. Oznaczamy sobie od razu następnego. To jest który? Mogłem w sumie też przesłuchać. Tego spróbujmy przesłuchać. Znam jego słabości? Nie znam. Dobra, oznaczymy go sobie jako cel i postaramy się jeszcze jakieś informacje o nim. Gdzieś tu był właśnie informator. Jest tutaj wciąż... Nie wiem, czy biegnie tutaj? Biegnie tutaj. Dostaniesz teraz strzał w plecy, że mógł cię złapać, kolego. I zdominować. Tak, przesłuchaj. Teraz zdobędziemy informacje na temat jego. I może nawet zdziałamy więcej. Chwila, czy mogę? Nie wiem, czy nie mogę. Zabij. Jakbyśmy jeszcze jednego informatora sobie znaleźli jakimś sposobem w tej miejscowie, to chciałbym... Aha, walcz, biją się ze mną. Ajajajajaj, spokojnie, spokojnie. O kurwa, wszyscy teraz, wszyscy, ja pierdolę. Więcej, więcej. I tam jest w sumie informator kolejny. Dokładnie. To wykorzystamy to, bo chciałem wysłać, wiecie co, gościowi pogróżkę. Aj, nie udało mi się go zdominować, kurwa mać. Dobra, to poumierajcie wszyscy w takim razie, skoro bardzo chcecie. Ała! Nie chcę go zabijać. Kurwa, ale dostaję w cir. Ja pierdolę, oni atakują szybko.
Dobra, przynajmniej misja odblokowana. Teraz tego sobie gościa przesłuchamy. Dacie mi go zdominować, czy nie? Dobra, i ja sobie chciałem wysłać pogróżkę temu gościowi właśnie. Pogróżka. I teraz on potęgę działa zwiększoną, ale my przynajmniej będziemy mieli osiągnięcie, myślę. No nie, kto ty jesteś? On tu jest sam. W tym momencie on tu jest sam, nie? Przecież ten typ jest martwy w tym momencie. Nie wiem, co on wpierdolił. Przecież jak go dominuje. Wezmę sobie jakieś informacje na temat tego ostatniego przybocznego. Super. No i to mi wystarczy, zabijam go. Dobra, trochę czasu straciliśmy, ale przynajmniej wiemy już, co robić dokładnie. Także przenosimy się w tą stronę. No i w sumie zastanawiam się nad tymi misjami wyzwalania jeńców, bo one są w chuj nudne, ja to rozumiem w pełni. I generalnie, no, najchętniej bym właśnie zrobił je poza odcinkiem, a nie męczył was już tym, bo i tak sporo ich robiłem na odcinkach. Zaraz, na co on jest podatny? Co? Wybuchy go ranią i stoi sobie koło ogniska. Patrzcie, typa. Oj, kolego, ty to masz przejebane tutaj. W tym momencie. Lecę po ciebie. Trochę teraz dostał po piździe. Wybuchy lubi, sobie tak stoi przy ognisku, no ładnie. Kolego, co ty chciałeś zdziałać tym? Okej. Kurwa masz, no nie dadzą, po prostu nie dadzą, nie? Jak mnie jeszcze zabije ten typ? Czemu nie mam, kurwa? Come on. Złap go, Jezus Maria, nie tego! O kurwa, jaka porażka z tym sterowaniem jest czasami. To jest szok, nie? No przezabawne. Zabij go. Chociaż w sumie to mogłem go zdominować, by mi pomógł w walce z tamtym wodzem. Ale to sobie możemy zdominować równie dobrze tego ostatniego, nie? Ej, masakra to była. Dobra, został nam tylko już ten gościu. Więc bierzemy go na cel, na muszkę naszą. Co? Okej. Dokładnie. O kurczę, tak tutaj w tym miejscu. Dziwi się, że tu nie ma w ogóle kuźni w tym miejscu żadnej. Okej, łyk herbaty i lecimy z tematem. W którą to stronę? Na wprost, jak mordę strzelił. Tu jest Karagor w sumie. Ciekawe... A, dobra. Bierzemy Karagora. Dobra, i szybciutko po niego biegniemy. Szukamy czerwonego. Ha. Gdzieś ty możesz być? Coś czuję, że gdzieś tam, nie? Tu jest ich sporo, albo nie? Tam jest Grauk. No nie ma go nigdzie. Tu jest fuj uruków, a typa nie ma. Tu też są. Tu już nie jest ten teren w ogóle. C
Ciężka sprawa, nie możemy go znaleźć, to jest słabe. Teraz to ja nawet nie wiem, czy zdążę woza zabić w tym odcinku. Jak nie mogę go znaleźć totalnie. Jest, kurwa, Jezus Maria, tak się skitrał. Teraz to nie jest on, to nie jest on, kurwa. Ej, masakra, gdzie jest ten typ? Serio? Jak coś to to wytnę oczywiście. Ale strasznie ciężko go znaleźć. Ja nie wiem, czy ten będzie ten frajer Polas, ale totalnie go nie ma w tym miejscu, autentycznie. Nie wiem, jakiś pojebany. Nie wiem, zejdę z Karagora może. Ej, nie wiem, jest tutaj, przyszedł, to jest on? Nie, to nie jest też on. What the fuck, kurwa, nie ma tego kapitana nigdzie. Masakra, to jest on? No jest, krzywy ryj, ja pierdolę. Na co ty jesteś podatny? Rają go ataki z dystansu. No i dobra, mogę go cię zabić z atakami z dystansu, też czemu nie? Co jest? Nie wycofuj się! What the fuck? Nie, 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 ty nigdzie nie biegniesz. Siedź tu. Jakbym jeszcze uciekł, to bym w ogóle się zachlastał już. Dobra. Zbierzmy tę runę, skoro jest ją łatwo zebrać. I postaramy się zrobić tego woda już. To był ten gościu, także lecimy w tą miejscówę szybciutko. Ajajajajajaj, skomplikowały się sprawy, generalnie czasowo się nie wyrabia, masakra. Ale dobra, no. Ważne, żeby tego wodza spyknąć. A w przyszłym odcinku już, nieważne jaki długi będzie odcinek, kończymy po prostu grę. Ciach, ciach. Wymordy kilka fal, czyli no chcę, żebyśmy typowo się nakurwiali. No dobra, spoko. Ale tylko teraz pytanie, czy... Ała! No ktoś już tam podnosi alarm. Teraz 35 muszę zabić, o kurwa. Ale to jest dobra okazja. Pierwsze co to wam tutaj tak zrobię. Drugie co to wam tutaj zrobię, o kurwa mać, ale trzęsie ekranem, ja pierdolę. Chciałem wypuścić tylko Karagory. I odpalamy, słuchajcie, burzę Urfaela. Mamy burzę Urfaela. I nakurwiamy ciągłą egzekucję. Dobra, koniec. Ale to było zajebiste. To jest jakiś kapitan w ogóle, przyszedł sobie. To było fajne, naprawdę fajna umiejętność z tymi niekończącymi się egzekucjami. No jeszcze kilku zostało do zabicia, ale spokojnie damy radę. Ała!
Dobra, super. Teraz tylko oczyścić sobie troszkę bardziej ten teren od nich. Aj. Jest to już? Jest to już. No niestety wygląda na kozaka. I przyszedł z nim jakiś naskuga, kurwa. Już myślałem, że będzie sam typ. Dobra, my tutaj sobie może jeszcze naznaczymy jednego typa. Nie widzi Karagorów, o kurwa, to niedobrze, bardzo niedobrze. Chcę tu kogoś naznaczyć tylko. Okej, chyba teraz mnie zauważy, nie? Ja bym sobie uciekł na górę. Ała, jaka szarża. Co ty odpierdalasz, gościu? Chciałem sobie tylko wejść, ale widzę, że nie dadzą mi zobaczyć jak jego słabości. Ataki z dystansu, o, proszę bardzo. To jest dobra sprawa. Jest tu bardzo wiele uruków ogólnie. Nie wiem, spróbuję mu zadać coś obrażeń może z tych ataków z dystansu, żeby już nieco jego HP tutaj ograniczyć. Jakbyśmy mogli sobie naładować burzę Urfaela. Albo w sumie odpalam sobie tutaj, patrzcie, nieograniczone strzały i strzelam w niego, kurwa, cały czas ognistymi strzałami. To go zabije, w chuj. No i pada. Mordo, siema. A dobra, dobra, teraz musimy go oznaczyć. Jezus Maria, prawie znowu zabiłem, patrzcie. No nie, no nie, no nie, no nie. Teraz, kurwa, nie, 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 nie. Tak, wiecie, tak się to skończyć nie może. Dobra. Dobra, i dominuję go, nie zabijam. Nie tak jak to już zrobiłem raz. I przesłuchamy go sobie na przykład. Super, mamy naznaczonego wodza kolejnego. Zajebiście. Teraz weźmy informację sobie zdobądźmy może na temat tych przybocznych jego, nie? Tego gościa jeszcze nie znam. Jakiś Flakobelt. Bardzo, bardzo fajna nazwa. I zostawiamy go. Super, 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 super. Udało się, wyszło, pykło. Przynajmniej wodzowi wóz naznaczony. No i słuchajcie, nie udało nam się dokończyć tych misji wyzwalania jeńców, tych najbardziej upierdliwych misji w grze, ale skończę jest po prostu samemu, a my w następnym odcinku zaczynamy tak naprawdę od ostatniego wodza, od naznaczenia ostatniego wodza i lecimy z tematem zawalczyć z władcą ciemności. Także dzięki za oglądanie, do następnego. Hej!